Cześć, mam na imię Michał i pokażę Wam grę Spy Guy z rodziną Treflików. Gra Spy Guy przeznaczona jest dla 1 do 4 graczy już od 5 roku życia. Rozgrywka zajmie Wam średnio 30 minut. W pudełku znajdziecie ogromną planszę o długości 111 cm, 56 kart wskazówek, 10 żetonów, klepsydrę, pionki detektywa oraz złoczyńcy oraz instrukcje. Zaczynamy! Rozłóżcie planszę w dowolnym miejscu, na stole, kanapie czy podłodze. Przetasujcie dokładnie wszystkie karty wskazówek i ustawcie je nieopodal planszy. Obok połóżcie również żetony i klepsydrę. Pionek detektywa postawcie na pierwszym polu na planszy, a pionek złoczyńcy w zależności od liczby graczy na odpowiednim polu. Celem gry jest dogonienie złoczyńcy, zanim ten ucieknie z miasteczka. Aby tego dokonać, będziecie szukali poszlak, które przesuną wasz pionek po planszy. Im więcej uda Wam się ich odnaleźć, zanim piasek przesypie się w klepsydrze, tym szybciej uda Wam się go złapać. Odkryjcie wierzchnią kartę ze stosu, aby wszyscy mogli ją zobaczyć. W tym samym czasie obróćcie klepsydrę. Od teraz macie tylko 45 sekund na odnalezienie jak największej liczby przedmiotów wskazanych na karcie. Każde znalezisko zaznaczcie poprzez umieszczenie żetonu na planszy. Po upływie czasu przesuńcie pionek detektywa o jedno pole do przodu za każdą wskazówkę, którą udało Wam się odnaleźć. Następnie przesuńcie pionek złoczyńcy o liczbę pól wskazanych na karcie. Możecie odkryć kolejną kartę i szukać nowych wskazówek. Grajcie do momentu, kiedy uda Wam się złapać złoczyńcę lub kiedy ten ucieknie z miasta. Spy Guy to kooperacyjna gra na spostrzegawczość, która trzyma w napięciu każdego, kto odważy się ruszyć w pościg za złym doktorem Moritzem. Więcej informacji o produkcie znajdziecie w opisie pod filmem. Spy Guy z rodziną Treflików. Trzymajcie się ciepło.